Przepraszam, że nisko jest ta kamera, ale niestety były też małe problemy techniczne. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się naszykowaliście na kilka pięknych i wspaniałych wrażeń, bo oto w końcu mam te oto piękne Q&A. Wiem, długo żeście na to czekali. Dobra, nie będę przepraszać. Jestem leniwą kurwą za przeproszeniem i ja po prostu się nie postarałem. Bardzo was przepraszam. W każdym bądź razie musiałem troszeczkę odszykować innych rzeczy. A! I wracając do twojego ostatniego pytania, Michał. Spokojnie. Revenger będzie. Także zacznijmy od pierwszego pytanka. Dlaczego recenzowanie kreskówek, a nie na przykład jedzeń? Wiesz, ja kiedyś nad tym myślałem, bo ja sam jestem smakoszem. Ja uwielbiam próbować nowych rzeczy. Zawsze jak coś wychodzi nowego z żabki, oprócz energetyków, to ja sobie po prostu przychodzę i cóż, kupuję, sprawdzam, oceniam. Jeżeli mi to smakuje, no to prawdopodobnie to kupię jeszcze raz. Kiedyś nad tym myślałem, ale pomyślałem sobie, że skoro i tak to bardzo często oglądam, to dlaczego nie podzielić się opinią z innymi? No co prawda ten kanał nie jest aż tak rozrośnięty, ale cóż, pan jesz. Oczywiście Sonic, pozdrawiam serdecznie, znaczy to nie jest Sonic, tylko Jezu, nie pamiętam, Blaze. Tak, to była Blaze. Ulubione anime. To będzie bardzo ciężkie pytanie. Ale mi się wydaje, że jak na razie na podium będzie Full Metal. Coś między Full Metalem a Inuyashą. No wiem, mam trochę dziwny gust, no ale co mogę poradzić. Full Metal broni się naprawdę dobrze skonstruowaną fabułą i rozwojem postaci. A Inuyasha po prostu jakoś bardziej mi się podobał. Sama kreska i fabuła może była tam bardzo wolna, ale akcja i humor mi się całkiem podobała. Ulubiony youtuber. Ja sam. Nie no, ale tak po prawdzie to jeden z moich ulubieńców był kiedyś... robił kiedyś recenzję Herosów 5, przez co dostał demonetyzację i zabronili jego filmu w kilkunastu krajach na świecie. Nazywał się... Hey, hey, people, sit here. O, to był jeden z moich ulubionych youtuberów. Wpiszcie sobie kiedyś. Najlepszy film, jaki widziałeś w swoim życiu. Najlepszy. Taki najlepszy, który ja pamiętam do tej pory? No to tak, jeżeli miałbym oceniać faktycznie taki najlepszy film, do którego uwielbiam wracać, jak na razie to będzie Kot w butach, Ostatnie życzenie. No, nie trudno było to zgadnąć, biorąc pod uwagę fakt, że prawie cały czas ten awatar miałem przez 3 miesiące. Ale jeżeli bym miał tak wybierać niekoniecznie czegoś z animacji, to byłby ewentualnie jeden z pierwszych Matrixów albo Predator, ewentualnie Terminator, czy o, Bad Boysi też byli fajni. Co aktualnie czytasz, oglądasz, ogrywasz? Aktualnie czytałem sobie, wiem, zaraz mnie wyśmiecie, ale to tak kolekcjonuję i tego się nie wstydzę. Mam już 8 księgę i jestem z tego naprawdę zadowolony. I jeszcze, o, czytam aktualnie sobie to, Stevena Eriksona, opowieść o Bałkalanie i Korbal Broczu. Mogę powiedzieć w skrócie, że tutaj mamy nekromantę i jego asystenta Eunucha oraz ich lokaja, Emancypiora, którzy podróżują między innymi po różnych kontynentach, szukając... A, dobra, w sumie to akurat nie będę mówił. Mogę tylko powiedzieć, że sama książka zakrawa o tajemnicę, to troszeczkę też jest kryminał, więc jak dla mnie to jest najlepsza kombinacja, jaka tylko może być. Co aktualnie oglądam? Aktualnie zajmuję się nadrabianiem serialu z Amazon Prime, czyli The Boys. Polecam oglądanie Same Keto. Bardzo ci dziękuję, że mogłem też z tobą obejrzeć pierwszy odcinek i będziemy kontynuować seansę, mam nadzieję. I teraz
co ogrywam aktualnie, to Diablo 2 Resurrected Edition. No i Lola czasami, no i Dota 2. Z czego co ostatnio to pozdrawiam Bartka serdecznie. Twoje pytanie, czy będą Warlordsy, to już się u mnie powtarza i stało się takim bardzo, 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 bardzo starym memem. Ale też ogrywam Dota 2, troszkę sobie goticzka, ale tak generalnie nie mam za bardzo czasu na fabularne gry, bo jest to końcówka roku i sami wiecie. Ulubiony gatunek filmowy. No to tak, animacje, akcja, czasami jakiś thriller, komedie najczęściej, akcji jak, no i kryminalne. No wiecie, lubię po prostu taką czasami nutkę tajemnicy, a sama fantastyka w niektórych momentach potrafi się naprawdę łączyć z niektórymi innymi gatunkami filmowy. Czy planujesz pracować nad jakimś większym, dłuższym materiałem trwającym na przykład 30 minut, czy zostajesz przy krótkich i luźnych materiałach? Jest co, Jerzu? Ja myślałem nad tym. Myślałem nad bardzo długą analizą i mam bodajże taki jeden pomysł na animację, podpowiem, z Disneya, ale taką, no... Myślę, że ona była, ale chciałbym troszeczkę to bardziej po prostu rozwinąć wedle swojej myśli. Ale nie będę wam na razie psuł niespodzianki. Ale planuję taki dłuższy materiał. Ewentualnie jakieś analizy porównawcze. Dlaczego tak często zmieniasz niki? Ano dlatego, mój drogi, że... no po prostu tak chcę. Jeżeli chodzi o niki discordowe, to teraz dzięki Nitro, to ja mogę zmieniać niki jak chcę. A jeżeli chodzi o YouTube'a, no to ten Inukid to była dość krótka przygoda. Plus jeszcze eksperymentowałem z materiałem. Miałem raz na miesiąc wrzucać, jak co powstała, jaka animacja, ale niestety to po prostu nie wyszło. Niestety jak wszystko inne w życiu, po prostu... Może inaczej. Przeliczyłem swoje siły na zamiary, dlatego chciałem zająć się troszeczkę shortsami i chciałbym jednak kontynuować działalność tutaj, bo ja zbyt długo tutaj jednak przesiedziałem. Zbyt długo to wszystko robiłem, żebym to po prostu mógł zaprzepaścić. Także ja na razie zostaję tutaj. Także nie martwcie się, ja zostaję tutaj z wami na długo. Hello! W ogóle to pisałeś ostatnio. Bardzo się cieszę, że w ogóle tutaj ze mną zostałeś. Znaczy z nami. Ulubiona książka. No to już mówiłem. A nie, to ja mówiłem, co czytam. A moją ulubioną książką, jaką ja w ogóle mam, to jest... Bodajże... O kurczę, to będzie dość śmieszne. To był 9 Mag, pierwszy tom. Mi się bardzo podobał, ale najulubieńszą... Najbardziej ulubioną książką, jaką czytałem, to był Peter Faubret, Malowany człowiek, od części pierwszej do drugiej. Opowiada to m.in. o świecie, gdzie zapanowały bodajże demony, a ludzie zostali tam zdziesiątkowani. Używając zapomnianej wiedzy, po prostu chronią się przed nim. Polecam przeczytać. Naprawdę świetna lektura. Ulubiony bohater z książki, gry, serialu, filmu, animacji. Z książki... No to Alvin z tytułowego Malowanego człowieka. Z gier... Kangurek Kao, Joel, Carter. Z animacji... Horde Prime z Shiry, ewentualnie Nowy Szkieletor, albo Eustachy z Hojraka z filmu. No to może być Neo z Matrixa, Arnold... A z serialu? To jak na razie to będzie Sandman, według mnie. Także jeżeli chodzi o seriale, no to bardziej po prostu przekładam od Sandmana, bo jednak śnienie. A w sumie dobra, o Sandmanie to ja kiedyś na pewno zrobię, bo to jest naprawdę fascynujące do pewnej analizy. Więc tak, ulubiony antagonista z rzeczy wymienionych wyżej. Z książek.
to z książek to Vilgefortz z Wiedźmina. Ewentualnie mógłby być jeszcze... Kurczę, no za dużo chyba tego to tak nie było. Co tam miałem jeszcze? A! Jednym z moich ulubionych był jeszcze Saruman. Balrogi z Łatwych Pierścieni. Z gry... Vergila bardzo lubiłem w DMC. Co prawda on jednak próbował wszystkich zniszczyć i zabić, ale tak nie całkowicie. Z serialu. Nie. To będę się akurat powtarzał, bo ja bardzo dużo animacji lubię. O, wiem. Wpadł na coś. W serialu moim ulubionym antagiem był... Nie Skeletor, tylko... nie mogę sobie przypomnieć dokładnie. O! Nie. W sumie to mogę wspomnieć o Beyonderze z tego nowego serialu Marvela. Jak on się nazywa? A, Moon Girl and Devil Dinosaur. O, właśnie. Tylko, że w polskiej wersji też to występuje. Z filmu... A to z filmu, to jeden z moich ulubionych to była ta ryba z Ratunku jestem rybką. Nie pamiętam tylko jak on się nazywał, ale on miał cudowny głos i jego piosenka była po prostu świetna. A z animacji? No to było tego dużo. Był Horde Prime, był z Megamena Bass. Nie wiem czy ktoś kojarzy Bassa. Co tam jeszcze? Z animacji jeszcze moim ulubionym takim Gamel. W sumie to takie już trochę dziwne. W sumie to jeszcze tak bardzo lubiłem design tego nowego. No ja to już mówiłem, kurczę. Dobra, no był taki jeden demon. Bardzo mi się podobał design tego Naraku. O, widzisz. Też bardzo było fajne, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, on się tak nazywał. Znaczy, no nie do końca demon. Nie, jak sami obejrzycie, to się przekonacie. Najbardziej znienawidzona postać? Przeze mnie. No cóż. Kogo ja tam ostatnio jechałem? A! Lajserga z Króla Szamanów. Ja nienawidzę jego głupiego charakteru. Można byłoby powiedzieć, że jest pragmatykiem, ale jak dla mnie to jest po prostu rozwyżony dzieciak machający wahadełkiem. Jeżeli ktoś oglądał, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Ja go, przynajmniej ja, nie trawię go w charakterze. Nie trawię go, jeżeli chodzi o jego charakter. Ulubiony świat fantastyczny z dowolnego medium. W końcu coś mojego. Więc tak, moim ulubionym światem jest na przykład Śródziemie. Ewentualnie takim najbardziej ulubionym i według mnie zróżnicowanym jest Warhammer Fantasy. Bardzo mi się podoba różnorodność jednak taka skondensowana. Ale już tak na pierwszym miejscu byłoby na przykład D&D w kontynencie Xentii. Miałem kiedyś taką grę, robiłem z niego kiedyś gameplay, nazywał się Dragon Shard. I on rozgrywał się na Xendrick w uniwersum Dungeons and Dragons. Ja bardzo uwielbiałem czytać zawsze opisy po niektórych ras i historii, religii, wierzeń i tak dalej. Zawsze to było fascynujące. Jak miałem... Mam jeszcze takie stare płytki z instrukcjami. Ja bardzo uwielbiałem je czytać i pochłaniać samą tę wiedzę. Jak ktoś musiał troszeczkę się natrudzić nad tym, aby można było opisać adekwatnie, w co dokładnie która rasa wierzy. Ulubiona gra. Hamiltek. Jak na ten moment to będzie Gothic 2, ewentualnie Strażnicy Galaktyki. Oczywiście ci nowi. Bardzo mi się podobała historia. Była skondensowana, bardzo przyjemna, a samych Strażników Galaktyki lovciam, w szczególności Groota. Groot jest the best, a Drax jest dość zabawny. Ale jednak w tym nowym Drax
jest pokazany jako kompletny idiota, bo w zasadzie to nie ma nic wspólnego z MCU, więc jest dobrze. Ale tak, no, jeżeli chodzi o ulubione gry, to mam bardzo szerokie spektrum, bo z platformówek to bardzo lubię Raymana 3, Ori the Blind Forest, ze zręcznościówek, no to była taka kiedyś bijatyka, nie pamiętam dokładnie, no dobra, ze zręcznościówki to nie grałem za długo. Jeżeli chodzi o strategię, to Warcraft 3, Para World i Dragon Shard, albo Command and Conquer bym sobie zagrał. I no i oczywiście tytułowe Warlords. Warlords of Battleground, mówiąc dokładnie. Nienawidzona postać z anime poza Asuką. Oczywiście to jest piękne nawiązanie. No to chyba już to mówiłem. A nie, to ja mówiłem o animacji. A z anime? Jak tak oglądałem, to bardzo Aku nie lubiłem. Jest durna jak but. Zakupana w sobie. Nie robi niczego, ponieważ ona ma już maksymalne statystyki i nie robi niczego, żeby cokolwiek jeszcze w sobie móc zmienić, mimo tego, że jest boginią. Wiem, że Konosuba jest komedią, ale i isekajem jednocześnie, co jest po prostu jednym wielkim, długim wężykiem powtarzających się sekwencji w czasie. I no po prostu to jest głupie. Taka najbardziej znienawidzona postać. Do tego oglądania nie zgadzam tak na powodzie. Kurde. Nie mogę sobie tak do końca już przypomnieć. Jak królowa Nefaria z Sailor Moon, raczej nie. No dużo po prostu tego było. Tak szczerze to nie zwracałem za bardzo uwagi, bo bardziej to mi się nie podobali niektórzy protagoniści niż antagoniści. Nie wiem, ja zawsze po prostu wolałem bardziej te złe postacie, bo wydawało mi się, że miało wiele więcej... jak to się mówi? Polotu? Historii? Że na nie poświęcało się troszeczkę więcej czasu. Czy będzie recenzja Avengers Potęga i Moc u Ciebie? Pytanie nieaktualne. No właśnie. Ulubiona gra Ubisoft. No to już mówiłem. Rayman 3, ale jeżeli już miałbym jeszcze tak strzelać, to byłoby Beyond Good and Evil. Ukończyłem to. Była ostatnia walka z bossem. Było tam odwrócone sterowanie. Ja tak szczerze troszeczkę spanikowałem, ale powiem tak. To było naprawdę fascynujące przeżycie. Ja chciałbym zagrać sobie jeszcze w Ratchet & Clank'a ukończyć, tylko że nie mam niestety takiej możliwości, biorąc pod uwagę, że to jest na PC-cie, ale ogarnąłem sobie emulator PS2. Kurde, fajnie mi się to grało, tylko musiałbym sobie poustawiać co po niektóre przyciski na klawiaturze, no bo platformówkę jak najbardziej da się na klawiaturze grać. Ja jestem PC-owcem, no nie oszukujmy się. Grałem też troszeczkę na konsoli, ale niestety nie tak bardzo, żebym mógł nauczyć się grać jak mistrz. Musiałbym to po prostu na to poświęcić więcej czasu. Czy sądzisz, że po leaku Raymana 4 zrobi ktoś grywalną wersję i będzie można zagrać? To bardzo stare pytanie, ale ci powiem tak. Hamiltek, jest to bardzo prawdopodobne, a to głównie dlatego, że Raymana, jeżeli chodzi o fanów Raymana jest bardzo dużo, a biorąc pod uwagę fakt, że w jednym filmie ktoś odnowił ten jeden poziom z poziomu deweloperskiego do takiego w miarę w stanie używalności, no to materiał jest naprawdę dość spory. Ale żeby sprostać oczekiwaniom takim ludziom jak ja, to będzie naprawdę dość trudne. Ale jeżeli byłaby pełna wersja 4, nawet fanowska, to zagrałbym z chęcią. Nawet u Elevena bym to chętnie zobaczył, jak to przychodzi. Ulubiony filmik Anonimiana Piotra, Anona Piotra, mój to brązowe memy przyprawione walaszkiem. Takim moim ulubionym. Moim ulubionym filmem od niego to było wtedy, jak Dio śpiewał Disco Polo za pomocą tego emulatora głosu. To było naprawdę dość fajne. Jeżeli chodzi o Anonimiana Piotra, to mieliśmy bodajże na takim jednym serwerze fandubbingowym swoją drogą. Czas na spot reklamowy. Jeżeli jesteś dobry w realizowaniu dźwięku,
montowaniu. Jesteś rysownikiem, robisz grafiki. Albo chcesz popisać się głosem? Zapraszam Cię serdecznie do Vox Records. Wszystko, co będziesz potrzebować, znajduje się na rekrutacji. Spot reklamowy się skończył. Kontynuujemy. Co sądzisz o DeviantArcie i Pixie V? Kiedyś o tym gadaliśmy. Tak szczerze mówiąc, to do DeviantArta ani do Pixie V ja po prostu nie zaglądam, bo po pierwsze nie mam czasu, a po drugie nie interesuje mnie jakby takie grafiki koncepcyjne, bo ja zazwyczaj zajmuję się po prostu swoimi sprawami, więc nie mam po prostu czasu, żeby to przeglądać. Ale gdybym miał szukać faktycznie jakiejś inspiracji, no to pewnie bym tam zajrzał. Wiem, że tam czasami na DeviantArcie znajdują się dość kontrowersyjne rzeczy, no ale w końcu jednak mamy tą wolność jeszcze, więc nie będę tego nikomu zabraniał, to raz, a dwa. Raczej są od tego odpowiednie protokoły, żeby po prostu zatrzymywać takie procedery. I bardzo dobre pytanie. Ciągle zmienię niki i zmieniał kanał. Ja mam ten sam kanał YouTube, odkąd założyłem konto, czyli sporą ilość lat. I tu dobrze Bartek żeś napisał. Ja po prostu nie zamierzam tak tego zostawić. Ja spędziłem po prostu nad tym bardzo dużo czasu i nie zamierzam tak po prostu tego zostawić, więc... To by było, moi drodzy, na tyle. Ja bardzo dziękuję Wam za to Q&A. Mogłem je w końcu nagrać. Następne to postaram się jeszcze szybciej napisać, jeżeli by Wam się udało. A z kolei z jedną analizą to po prostu sobie poczekamy. Bo będę musiał niestety ukończyć parę rzeczy, a dopiero wtedy zajmę się po prostu takim dłuższym filmikiem. Mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Skomentujecie to, dajcie łapkę. No i oczywiście... Zapraszam do sekcji komentarzy, żebyście mogli zadawać też pytania na przyszłe Q&A. To raz, a dwa, zapraszam Was również na Vox Records, jeżeli będziecie chcieli być chętni do brania udziału w dubbingach, albo jeżeli jesteście tacy, jak opisałem wcześniej, no i oczywiście na mój serwer, żebyście mogli też komentować na temat seriali, filmów animowanych, trailerów i tak dalej. Także widzimy się w następnych odcinkach, ewentualnie w Revenger, w Danonie. Też wyślę Wam linka. Także ciao!